Cześć, mam na imię Agnieszka i chciałabym Wam dzisiaj przedstawić fotelik Wombat, produkowany w Danii przez firmę R82. Ogólnie fotelik Wombat może być zamontowany na dwóch ramach. Jedną z nich jest rama Solo, która jest ramą prostszą z regulacją wysokości około 12 cm oraz na ramie High-Low, która, jak sama nazwa wskazuje, daje nam przeogromny zakres regulacji. Rama High-Low reguluje się w zakresie od 36 cm do nawet 68 cm do góry. Co nam to daje? Przede wszystkim daje nam to aktywizację dzieci w przeróżnych pozycjach, zarówno z wykorzystaniem w aktywnościach domowych, bądź nawet do ćwiczeń, i przede wszystkim eliminuje nam przepadanie pacjenta z przeróżnych sprzętów. I rama High-Low może być regulowana za pomocą siłownika elektrycznego. Jest to najdroższa opcja z formularza. Natomiast w standardzie mamy dźwignię gazową, która umożliwia nam regulację wysokości przy użyciu albo pedału znajdującego się na dole ramy, albo za pomocą uchwytu zamontowanego na uchwycie do prowadzenia. Wombat występuje w trzech rozmiarach, z docelowym udźwigiem rozmiar 1,2 do 45 kg, natomiast rozmiar 3 daje nam zapas aż do 70 kg. Kolory ram. Mamy do wyboru kolor antracytowy bądź kolor biały. Tapicerki są w trzech kolorach: niebieski, szary bądź czerwony. Najważniejszymi cechami fotelika Wombat są jego regulacje. Kąt pochylenia siedziska umożliwia nam zakres regulacji do 20 stopni wychylenia tylnego, co powoduje, że miednica jest lepiej ustabilizowana. Odciążamy też w ten sposób kręgosłup i przede wszystkim pacjenci nie zsuwają nam się z fotelika do przodu. Drugim kątem, który jest możliwy do osiągnięcia foteliku Wombat, jest kąt przedni 15 stopni. Razem z regulacją wysokości powoduje to, że pacjenci bardziej samodzielnie mogą sami wchodzić do fotelika bądź z niego schodzić. Poza tym na siedzisku możemy zamontować przeróżne akcesoria. Najważniejszymi z nich jest stabilizacja stawów biodrowych za pomocą pelot multipozycyjnych. Regulowane są one w każdej płaszczyźnie i w każdym wybranym przez nas zakresie. Wykorzystywane są również do redukcji szerokości siedziska w przypadku mniejszych dzieci. Poza tym do siedziska mogą być też zamontowane pasy odwodzące. Drugą najważniejszą cechą fotelika Wombat jest regulacja kąta oparcia. Mamy tutaj zakres od 0 do 28 stopni. Dodatkowo możemy jeszcze wyregulować oparcie na wysokość i zadecydować, czy chcemy mieć poduszkę płaską czy konturową. Poza regulacją całego oparcia mamy również regulację samej poduszki. Wykorzystywane jest to również w przypadku, gdy chcemy zredukować głębokość siedziska. Oparcie foteliku Wombat przygotowane jest na takie akcesoria jak peloty. Możemy zastosować tutaj peloty proste, które nie są odchylane, ale regulują się w zakresie góra-dół oraz z możliwością ustawienia bardziej przyśrodkowo bądź zewnętrznie. Drugim rodzajem pelot, jakie możemy zastosować, są to peloty odchylane z różnymi rodzajami poduszek. Ja najczęściej rekomenduję peloty z zaokrągloną poduszką po to, żeby zabezpieczyć naszych pacjentów jeszcze przed rotacją w tułowie. Poduszek w foteliku Wombat również jest regulowany na wysokość, ale co najważniejsze, ma regulowany kąt ustawienia platformy. Co nam to daje? Przede wszystkim daje nam to prawidłowe podparcie stóp podczas pozycjonowania. Przygotowane też są odpowiednie otwory do zamocowania pasów na kostki. Cenną informacją jest to, że posiadając fotelik Wombat Living w rozmiarze 1, dokupując do niego płytkę oparcia siedziska i nowe poduszki, możemy zrobić z niego rozmiar 2, ponieważ rama w rozmiarze 1 i 2 jest ta sama.